Cześć, ja jestem Bolek. Dzisiaj gramy w Minecrafta. Jak widać, wygrałem sobie teksturki 3D. W ogóle ściągnąłem parę tekstur paków. Faktycznie, one mi się bardzo spodobały. Nie zmieniałem teoretycznie nic w naszej grze. Ale widzicie, dodałem takich detali. Takie niby małe pierdoły, ale jak widać, że tutaj faktycznie coś jest w środku tego piecyka. To jest dla 1.8, więc tutaj teraz... Wiecie, jesteśmy teraz na wersji 1.11.2. Więc fajnie. I to jest tak naprawdę, ten nasz świat będzie wyglądał tylko ładnie. Oczywiście ja podam najlepszej jakości teksturki 3D, bo ładnie wygląda, najlepiej wyglądają te najwyższej jakości. Dobra, dzisiaj... O! No, nowy przepis na coś tam odblokowaliśmy. Dobra, nieważne. Dzisiaj idziemy do lam pokopać tam trochę. Tak więc damy sobie radę jakąś. Niedługo rozpoczniemy z Minecrafta również serię Creative. Tak więc myślę, że będziemy sobie tam jakieś rzeczy budować. Zrobimy to w formie miasta. A, i za niedługo, jak pobiorę już program do edycji filmów, będę robił filmy z kamerką. Więc będzie trochę ciekawiej. Będą filmy z kamerką, będzie mnie lepiej widać. Jeśli słyszycie teraz jakieś echo, to... Przepraszam, alergia. Jeśli słyszycie jakieś... Dobrze, super. Jeśli słyszycie jakieś echo, to spokojnie, nic się nie dzieje, to słuchawki mi się uszkodziły tylko. Drobnostka, naprawię je za niedługo. Jezu, czemu to mnie tak musi teraz dręczyć? Dobra. A, i w ogóle, widzicie, to nie jest achievements, tylko advancements. No, widzicie? Dobra. Tak więc jest dużo zmian. O, widzicie? Kamień, nawet tekstura kamienia się troszkę zmieniła od tych tekstur 3D. Zobaczcie, rudy mają takie wystające te kawałki. Owce nic nie mają. Dobra. Więc wiecie. Specjalnie zmieniłem system filmów. Już wyjaśniam przyczynę. Szkoła mnie wręcz zabija czasowo. Ja czasami mam problem z odrabianiem lekcji. Często gdzieś jestem. I tak naprawdę mam problemy z nagrywaniem. Więc postanowiłem zmienić system filmów. A jak już stanę takim popularnym youtuberem, to nie będę się tłumaczył co chwilę do widzów, że nie ma filmów, bo mnie nie było przez jeden dzień i przez to nie ma filmów. Więc zmieniam system filmów na filmy pojawiające się co tydzień, żeby nie było problemów z tym, że nie wrzucę filmu, zabieram mu suba i wszystkie łapki w dół, wszystkie filmy i tak dalej. Właśnie specjalnie właśnie dlatego zmieniam system filmów. Więc dla tych, którzy się na mnie zbuntowali, zostawiam was w spokoju, buntujcie się na mnie, nic wam nie robię. Specjalnie zmieniłem system filmów, jeszcze raz mówię. Więc sobie troszkę tutaj pokopiemy. Nie będziemy wracać tutaj górami, tylko wrócimy rzeką. Może jeszcze zrobimy, może w następnym odcinku pójdziemy na wyprawę. Co myślicie? Możemy tak zrobić. Tak więc zrobimy sobie w następnym odcinku, myślę, że wyprawę. W tym odcinku nie będę już robił wyprawy, bo jest wieczór i to mi się będzie długo przesyłać. Bo chcę zrobić film około 10 minut. Nie mam timera. Spróbuję go włączyć. Nie mogę. Nie mogę włączyć timera niestety. Chętnie bym go włączył i zobaczył, ile by trwało nagranie, ale niestety go nie mogę włączyć.
Tak więc lipa. Postaram się ten film zrobić jak najszybciej. Nie tyle co, że mi się nie chce robić filmów i specjalnie tak robię taki film, byle jaki byle by był wrzucony. Nie, po prostu jest wieczór, jestem już zmęczony. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Dobra. A, to w następnym odcinku zrobimy wyprawę. A w odcinku po wyprawie zrobimy już tutaj tą bazę. A, jeszcze jedna oficjalna sprawa dotycząca Subnautiki. Oczywiście moja ulubiona gra. Zrobimy tak, że jeśli do Subnautiki pojawi się zakończenie, to wam je po pierwsze, że pokażę. Po pierwsze je pokażę, bo najprawdopodobniej to zakończenie będzie związane z ucieczką rakietą, tak więc parę prostych komend i tyle. I więc sobie zobaczymy, oczywiście nie na naszym świecie kreatywnym, co wy sobie myśleliście, że ja poświęcę taki świetny świat dla zwykłego, głupiego jakiegoś, kurde, zakończenia. Nie, stworzymy kolejny nowy świat, zrobimy sobie to na spokojnie i tyle. Pokażę wam zakończenie. I wtedy, jak już się pojawi full release, wersja publiczna, znaczy ten, full access, no nie? Bo teraz mamy wczesny dostęp. Pełny dostęp, nie wiem kiedy się pojawi. Po co mam robić te deski? Nieważne. Więc, a później jak już się pojawi ten publiczne wypuszczenie gry, full release, to rozpoczniemy serię Survival. Bo tak jak mówiłem, że do Subnautiki następny update wprowadzi zakończenie, byłem w błędzie, bo to jeszcze 3 update'y podobno będą. Podobno. Więc może jeszcze to odłożą. Oni długo już odkładali zakończenie. Zakończenie miało być już 2 lata, znaczy nie, 2 lata temu to już nie. Ale rok temu miało być zakończenie. A odkładali to zakończenie i tak. Aż ostatecznie już się zdecydowali, żeby coś tam wykombinować. I wykombinowali takich obcych, którzy coś tam. I fajnie to wymyślili, powiem. Przyznam, bardzo fajnie. Wyobraźcie sobie, że kiedyś Subnautica nie miała kompletnie fabuły. Jedyną fabułą, która była związana kiedyś z grą, był wybuch Aurory. No i jeszcze upadek kapsuły ratunkowej na Ziemię. Dobra, tutaj się kończy ten Rift Forest. Wstawiamy łódkę i wracamy. A, w ogóle sobie jeszcze wgrałem skina. Pokażę wam go bardzo chętnie. Tak wygląda mój nowy skin. Dobra. Wreszcie łódki się nie rozbijają, nie? Dobra. Więc tak jak już mówiłem, Subnautica wyjdzie zakończenie, pokażę je wam i kolejny odcinek Subnautiki rozpoczynamy, seria Survival. Subnautica to jest tak naprawdę seria, która się pojawia najczęściej. No, tak jak już mówiłem, ulubiona moja gra. Wyczekuję zakończenia, naprawdę, oni już... Poza tym Siempero się pojawił w grze. Pokazali tą nową bazę, to co przedstawiałem w ostatnim odcinku. Już ją zrobili. Znaczy włączyłem po prostu wersję eksperymentalną. I na wersji eksperymentalnej ją już zrobili. Emperor mówi ludzkim głosem. Świetnie po prostu, świetnie, super, propsy, naprawdę. Świetnie wyszło im to wszystko. A, i już wiem mniej więcej jak dostać się do tego głównego ośrodka badawczego, tego zatopionego.
Trzeba być na Lost River. Trzeba się. Trzeba płynąć i się patrzeć cały czas w prawo. Przepraszam, jeśli w tle słyszycie jakiś hałas, u mnie jest mecz w domu, teraz oglądają, więc przepraszam. Dobra, weźmy sobie łuk. A, i dowiedziałem się już, że łuk można chyba naprawić. Znaczy, jeszcze te... Kurde, jeszcze creeper wybuchł. Dobra, pozamiatane wszystko, zobaczcie jak ładnie nam poszło. Dobra. Wow, straszne. Dobra. Zrobiliśmy już wszystko, co chcieliśmy. Cały odcinek spędzony na gadaniu o Subnautice. Ciekawe. To był taki krótki odcinek, naprawdę, bo nagrywanie odcinka o godzinie 20:38 no jest dość trudne, bo przesłanie filmu, które trwa 15 minut, trwa godzinę, co dopiero przesłanie filmu pół godziny, to już jest w ogóle problem straszny. Dobra, zjedzmy coś, żeby nas nie dorwali. Pod wodą wytrzymamy do zregeneracji. Jak sami zdołaliście zauważyć, strzały pod wodą zadają mniej obrażeń. No i pokażę wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, jeśli rozpoczniemy serię Creative, czyli dom na Bedrocku. Obiecywałem mojemu koledze, że pokażę mu takie coś, bo na konsoli zbudowałem. Niestety świat mi się uszkodził, podobnie jak moje słuchawki. I nie mogłem tego wczytać, i nie uwierzył po prostu. Tak więc, jak rozpoczniemy wersję Creative, to ci spokojnie to wszystko pokażę. Jak ten domek wyglądał na Bedrocku. Zbuduję go i odwzoruję, bo budowanie go na odcinku powinno no, co najmniej trochę zająć. Tak więc no, lipa będzie trochę. Tak więc rozpoczniemy niedługo serię Creative sobie z Minecrafta. Jeśli oficjalne zakończenie do Subnautiki wyjdzie, to pokażę je wam i rozpoczniemy serię Survival. A tymczasem ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!